teraz ta niespodzianka. Dla ciebie, dla naszych widzów. Mam nadzieję, że ta niespodzianka będzie stałym punktem programu realizowanego w studiu. Roboczo nazwałem to pytania z sali, bo to nie ja będę zadawał te pytania. Teraz proszę cię, żebyś spoglądał na ekran za nami. Mhm. Za chwilę pojawią się pytania. No i oczywiście czekam na te odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Mhm. Siema Adrian, siema Artur. Moje pytanie jest takie, czy pamiętasz może co ja jako trener poprawiałem ci na samym końcu, praktycznie przed samym wyjściem do klatki? Wiem, że emocji było bardzo dużo, więc mała moja podpowiedź. Pozdro, czem. Słucham. Tak było, poprawiam mi włosy. Mówię, ty popraw mi grzywkę, to chodziłem w czapce, mówię, weź to popraw, żeby to wyglądało jakoś, wyjdę, bo myślałem, że mam tak, wiesz, spłaszczone i poprawiam włosy. Dawid. On mówi, przed walką jesteśmy, ty włosy mi każesz poprawiać. No to ja dopytuję, masz bzika na punkcie fryzury, bo ja znam takich zawodników, którzy mają. Muszę mieć poprawiam, muszę mieć pod... Ja to cały czas mam takie jakieś natręctwo, że chodzę i poprawiam, żeby miał równą grzywkę, serio. Takie natręctwo mam. No dobra, wjeżdża pytanie numer dwa. Zabawne, śmieszne. Adrian, bziku, a może teraz lepiej do ciebie mówić, mistrzu? Słuchaj, takie pytanie od publiczności. Co, gdyby nie MMA? Zajmowałbyś się hodowlą jedwabników, czy też łowiłbyś rybki? Pozdrawiam serdecznie. To jedwabniki czy rybki? Rybki. Rybki. Nie, ale jak gdyby nie MMA, to bym ci nie umiał sobie na to odpowiedzieć. Myślałem ostatnio, bo ktoś mnie o to pytał i no, nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Na to pytanie, naprawdę. Ciężkie. Musiałbym się mocno zastanowić, ale na tą chwilę nie umiem odpowiedzieć. Ale widzę, że się dobrze bawisz. Nie, zabawne. Czekam na Pawła Pawlaka najbardziej. Czekam na niego, bo wiem, że to będzie coś grubego. Będzie, ale wcześniej Marcin Krakowiak. Krakusek też ma do ciebie pytanie. Siemano, ja mam pytanie do Adriana. W jakich okolicznościach się poznaliśmy? Mieliśmy jakąś pierwszą styczność? Oraz moje drugie pytanie. Ile wynosi jego rekord uliczny? Wiem, o co chodzi. Słucham. To jest zabawna historia. Powiem tak, pochodzę z Rawy Mocowieckiej, mieszkam aktualnie w Łodzi. I Marcin starszy ode mnie, ja byłem wtedy gówniarzem, jeszcze miałem 16-17 lat, ale już trenowałem. Ja byłem lekki rozrabiak jak zawsze. No i Marcin stał, pamiętam, w takim klubie u nas na bramce. A nie, przepraszam, to był taki Las Vegas, chyba jakiś taki duży lokal chyba z takimi maszynami. I tam obok był klub. No, mi się zdarzało bić czasami, nie powiem. I pamiętam jak dziś, że ja byłem w tym pubie i z kimś tam się starszym pokłóciłem, a ja najbardziej lubiłem zaczepiać starszych. No i miałem solówkę, którą oczywiście wygrałem. I pamiętam, że Marcin stał wtedy i pod tym lokalem, bo tam się zebrało dużo ludzi i to oglądał. I pamiętam jak dziś, że on oglądał to i mówi do kogoś tak, niezły ten małolat, dobrze się rusza. I my się nie znaliśmy. I w ten sposób jakoś popoznałem się z Marcinem generalnie. To ja I potem razem staliśmy na bramce w tym lokalu. No dobra, to jaki jest ten rekord uliczny? Kurczę, nie wiem. Na pewno nie mam porażki, na pewno. No albo to... jakieś nierozwiązane, ale powiem tak, że... Nie wiem, już dawno się nie biłem, dawno, ale kiedyś mi się zdarzało często. No to ja dopytuję, tak jak kiedyś Mameda Halidowa. Rozumiem, jeden na jeden nie przegrałeś. Jeśli ty byłeś sama, ich było dwóch? Przegrałeś czy nie? Bo Mamedowi tak chyba do czterech albo do pięciu doliczyłem. Ojej, powiem ci, że nie pamiętam, chyba nie. No zazwyczaj jak już były też sytuacje, to ja nie byłem sam. Bywało różnie. Stare czasy zabawne, ale pytanie dobre. No i pytanie numer cztery. Wjeżdża i rozjeżdża jedyny i niepowtarzalny Paweł Pawlak. Siemanko wszystkim. Tutaj widzę, że Adrian dodaje takiego pewniaczka, kozaczka, mistrza KSW. A niech lepiej wszystkim opowie, jak boi się latać i naszą wyprawę na Dominikanę, gdzie były delikatne turbulencje i troszkę psycha siadła. Pozdrawiam. No tak było. No słucham, no, boję się latać samolotami. Unikałem, my w ogóle z Patrykiem na wakacje praktycznie, ile jesteśmy sobą, to prawie nie jeździ. Nie lataliśmy gdzieś, tylko tutaj jeździliśmy, bo ja się tak boję latać, że masakra. No i teraz mnie namówiła, aż się namówiła. Zmusiła, bo po weselu mówię tak, dobra, nie lecimy nigdzie, bo ja będę miał walkę w październiku,
Potem przełożyli mi na ten listopad, ale mówię, dobra, to gdzie teraz będę jechał, muszę się przygotowywać. Mówię, pojedziemy po walce. Po walce myślałem, że zapomni. No ja nie zapomniałam. No i musiałem jechać na Dominikanę, lecieć 11 godzin w jedną stronę i powiem tak, nie było lekko. Chociaż tak nie mieliśmy turbulencji, no ale było ciężko, naprawdę. Jak wracaliśmy, to lecieliśmy w nocy od 23 do 8 rano, to nie spałem nawet minuty. Każdy spał, ja siedziałem tak napięty. Przez 11 godzin zero snu, tylko film oglądałem, z 5 filmów obejrzałem. Ale szpileczka zacna, wbita ze strony Pawlaka, no. Nie, przyznaję. Ale to nic wielkiego, akurat się przyznaję do tego. Przynajmniej się nie boję, jak on przed walkami. No i na koniec pytanie, jak oceniasz tego typu format i jak się bawiłeś? Śmiesznie, fajne, bardzo fajnie. Fajne pytanie. Ale mówię, bardzo fajne pytanie Marcina też, no mnie zbawiło. Poznaliśmy, od razu wiedziałem, o co chodzi. Fajne, fajne. Ja dziękuję oczywiście za pomoc klubowi Octopus, bo bez was tego insertu by nie było. Tak jak powiedziałem, jeśli wam się podobało, drodzy widzowie, to oczywiście zachęcamy do lajkowania, do udostępniania tego wywiadu.